kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak hałas twoich myśli, słów i działań może konkretnie wpływać na twoje relacje z innymi? Czy zauważyłeś, jak często ciągłe rozmowy, wiadomości i posty na mediach społecznościowych wypełniają twój dzień, tworząc umysłową mgłę, która przyćmiewa twoje osobiste refleksje? Mądrość buddyzmu przypomina nam, że są chwile, kiedy milczenie nie tylko jest złotem, ale jest także głęboko transformujące. Filozofia buddyzmu Zen uczy nas rozpoznawać moc ciszy i używać jej mądrze. Cztery sytuacje, które omówimy w tym odcinku, pomogą zainspirować nas do tego, by prowadzić bardziej uważne i harmonijne życie. Według Buddy cisza w naszym życiu jest niezbędna. Potrzebujemy ciszy tak samo, jak rośliny potrzebują światła. Nasze umysły wiecznie zatłoczone są słowami i myślami. W naszym życiu cisza jest bramą do wewnętrznego spokoju, uważności i samoświadomości. Oferuje nam możliwość słuchania nie tylko świata zewnętrznego, ale co ważniejsze, daje dostęp do szeptów naszego serca i umysłu. To potężne narzędzie, które może zmienić sposób, w jaki wchodzimy w interakcję ze światem i to, jak radzimy sobie z życiowymi wyzwaniami. W czterech sytuacjach, które omówimy w tym odcinku, buddyzm zaleca zachowywać ciszę. Pamiętajmy jednak, że cisza nie oznacza bycia biernym lub obojętnym, ale bycie intencjonalnie obecnym tu i teraz. Zbadajmy więc wspólnie te sytuacje, zrozummy ich znaczenie i przyjmijmy ciszę jako źródło naszego osobistego wzmocnienia. Numer 1. Cisza w obliczu gniewu. W obliczu gniewu zawsze zachowaj milczenie. Te słowa zawierają głęboką mądrość, ponieważ gniew jest potężną i często destrukcyjną emocją. Kiedy jesteśmy źli, nasze słowa i działania są napędzane przez te intensywne emocje i mogą prowadzić do niezamierzonych konsekwencji. Buddyzm uczy nas, że gniew powstaje z przywiązania do niechęci i ignorancji. Kiedy stajemy się przywiązani do naszych pragnień lub niechęci, nie dostrzegając ich nietrwałości oraz wzajemnych powiązań wszystkiego, co nas otacza, gniew z łatwością może nas ogarnąć. Cisza jest na to silnym antidotum. Daje nam ona przestrzeń do zatrzymania się i refleksji nad źródłem naszego gniewu. Pozwala nam cofnąć się i obserwować nasze emocjonalne reakcje bez ich natychmiastowego osądu. Wyobraź sobie, że jedziesz samochodem do pracy. Jest wcześnie rano, a w mieście jest duży korek. Stojąc w nim jakiś czas, zaczynasz odczuwać gniew i reagujesz poprzez trąbienie klaksonem i narzekanie pod nosem na innych. To, co robisz, to, że dajesz upust swemu gniewowi na zewnątrz, co z kolei może wywołać gniew również u innych ludzi, którzy są wokół ciebie. Być może również zaczną na ciebie trąbić i oboje zepsujecie sobie dzień. Poprzez ciszę możemy zaangażować się w uważne obserwowanie i docieranie w głąb siebie, uzyskując wgląd w podstawowe przyczyny naszego gniewu. Ponadto cisza jest tarczą przed ostrymi słowami i działaniami, które często towarzyszą gniewowi. Zapobiega ona wyrządzaniu krzywdy innym. Dzięki utrzymywaniu nas samych w ciszy i powściągliwości możemy chronić nasze relacje i stworzyć atmosferę spokoju i zrozumienia. W tradycji buddyjskiej istnieje opowieść o dwóch strzałach, z których pierwsza reprezentuje początkowy ból i cierpienie, którego w życiu doświadcza każdy z nas. Druga strzała symbolizuje cierpienie, które zadajemy sobie poprzez naszą reakcję na gniew. Praktykując ciszę w obliczu gniewu, możemy uniknąć wystrzelenia drugiej strzały i zmniejszyć niepotrzebne cierpienie. Zagłębmy się jeszcze bardziej w mądrość ciszy w obliczu gniewu. Aby naprawdę zrozumieć tę naukę, ważne jest zbadanie natury samego gniewu. Gniew w buddyzmie jest często postrzegany jako manifestacja naszych przywiązań i niechęci. Kiedy czegoś intensywnie pragniemy lub mamy awersję do określonej sytuacji, gniew może pojawić się jako odpowiedź na postrzegane zagrożenie naszych pragnień. Przywiązanie do naszych pragnień zaślepia nas na wzajemne powiązania wszystkich rzeczy i nietrwałość świata w obliczu gniewu. W obliczu gniewu cisza staje się sanktuarium samoświadomości i refleksji. Gdy jesteśmy źli, nasze umysły są zamglone emocjami, a nasze myśli są często irracjonalne i impulsywne. W tym stanie nasze słowa i działania mogą prowadzić do żalu i krzywdy, którą wyrządzamy sobie, jak i innym. Cisza pozwala nam wycofać się z natychmiastowej intensywności naszego gniewu. Zapewnia bufor między naszymi emocjami a reakcją na nie. Zamiast od razu rzucać się do ataku w gorączce chwili,
możemy wziąć oddech, dając sobie chwilę na zastanowienie i obserwację tego, co się dzieje. Ta praktyka jest zakorzeniona w uważności i samoświadomości. W chwilach gniewu, zamiast reagować, możemy zadać sobie najpierw następujące pytania: czemu jestem zły? Do czego jestem przywiązany w tej sytuacji? Niechęć wyzwala gniew, a te pytania mogą prowadzić do głębokiego wglądu w jego pierwotne przyczyny. Możemy odkryć, że nasze przywiązania są nierealistyczne, że nasze awersje opierają się na nieporozumieniach lub że nasze oczekiwania powodują nasze cierpienie. Co więcej, cisza służy jako tarcza, która chroni nas przed konsekwencjami naszych impulsywnych słów i działań. W chwilach gniewu możemy mówić raniące rzeczy lub podejmować godne pożałowania decyzje. Wybierając ciszę, uniemożliwiamy sobie wyrządzanie krzywdy innym i utrzymujemy integralność naszych relacji. Opowieść o dwóch strzałach idealnie ilustruje ten punkt. Pierwsza strzała reprezentuje początkowy ból lub cierpienie, którego doświadczamy, ponieważ jest częścią życia i jest nieuniknione. Druga strzała natomiast symbolizuje cierpienie, które zadajemy sobie poprzez naszą reakcję na pierwszą strzałę. Reagując na pierwszą strzałę złością i gniewem, wystrzeliwujemy w siebie drugą strzałę, powodując niepotrzebne cierpienie. Poprzez praktykę ciszy w obliczu gniewu możemy nauczyć się radzić sobie z pierwszą strzałą bardziej umiejętnie. Uznajemy ból, ale nie potęgujemy go gniewem, co nie tylko zmniejsza nasze cierpienie, ale także zapobiega przed wyrządzaniem krzywdy innym. Sprzyjamy tym samym bardziej tworzeniu współczującego i harmonijnego środowiska wokół nas. Cisza w obliczu gniewu jest wezwaniem do uważności, dociekania siebie i powściągliwości. Upoważnia nas ona do przekształcenia gniewu w zrozumienie i współczucie. Poprzez przyjęcie tej nauki możemy stopniowo kultywować naszą emocjonalną odporność i mądrość. Praktyka ciszy w obliczu gniewu nie polega na tłumieniu naszych emocji lub zaprzeczaniu ich istnieniu. Zamiast tego jest zaproszeniem do zapoznania się z naszymi emocjami bardziej konstruktywnie i uważnie. Kiedy milczymy, tworzymy przestrzeń do autorefleksji i współczucia. Uznajemy nasz gniew bez osądzania i obserwujemy go z ciekawością. Ten prosty akt zwracania uwagi na nasze emocje może być transformujący. Oprócz samoświadomości, cisza pozwala nam również uważniej słuchać innych. Kiedy jesteśmy źli, często skupiamy się wyłącznie na naszych uczuciach i perspektywach. Możemy być wtedy tak pochłonięci naszymi emocjami, że nawet nie słyszymy, co mówi druga osoba. Nie mamy wtedy możliwości wczuć się w jej punkt widzenia. Wybierając ciszę, możemy otworzyć nasze serca i umysły na głębsze zrozumienie sytuacji i osób w nią zaangażowanych. Moc ciszy w obliczu gniewu leży w jego zdolności do przerwania cyklu reagowania na niego. Kiedy reagujemy gniewem na sytuację, często uruchamiamy łańcuch negatywnych emocji i działań. Nasz gniew może sprowokować reakcję obronną lub gniew również u innych. Prowadząc do destrukcyjnego cyklu konfliktu, cisza przerywa ten wzorzec i oferuje możliwość bardziej pokojowego i konstruktywnego rozwiązania. Ostatecznie praktyka ciszy w obliczu gniewu prowadzi nas do większej równowagi emocjonalnej. Pozwala nam puścić żale i urazy, robiąc miejsce na przebaczenie i zrozumienie. Kultywując tę praktykę, zbliżamy się do ideału bycia wolnym od cierpienia spowodowanego gniewem, który jest jednym z głównych celów buddyzmu. Numer 2. Cisza w obliczu plotek i pomówień. W obliczu oszczerstw zawsze milcz. Ta nauka podkreśla konsekwencje angażowania się w szkodliwą komunikację. Plotki i oszczerstwa są jak zatrute strzały, które mogą zaszkodzić nie tylko osobie, o której się mówi, ale także temu, kto ją obmawia. W buddyzmie właściwa komunikacja jest podstawową etyką, podkreślającą znaczenie mówienia zgodnie z prawdą, życzliwie i korzystnie na rzecz rozmówców. Plotki i oszczerstwa naruszają te zasady i mogą naruszać harmonię oraz powodować cierpienie. Wybierając milczenie w obliczu pomówień, promujesz tym samym bardziej współczujące i harmonijne społeczeństwo. Plotki i oszczerstwa często wynikają z negatywnych emocji, takich jak zazdrość, uraza lub chęć zaszkodzenia czyjejś reputacji. Angażowanie się w takie wypowiedzi nie tylko utrwala negatywne emocje w nas samych, ale także rozprzestrzenia negatywność na innych.
może uszkodzić relacje, zaufanie i wspólne więzi. Cisza w takiej sytuacji służy wielu celom. Po pierwsze, zapobiega uczestnictwu w szkodliwych wypowiedziach poprzez brak zaangażowania w plotkowanie. Unikamy wtedy także moralnych i karmicznych konsekwencji mówienia nieprawdy lub wyrządzania krzywdy innym. Po drugie, milczenie daje możliwość zastanowienia się nad intencją stojącą za plotką lub oszczerstwami. Pozwala zastanowić się, czy angażujemy się w to zachowanie z zazdrości, gniewu, czy może ze strachu. Autorefleksja może być katalizatorem rozwoju osobistego i osobistej transformacji, a dodatkowo wybór ciszy może zachęcić tych, którzy angażują się w plotki, do przemyślenia swoich słów. Gdy odmawiamy udziału lub słuchania takich rozmów, wysyła to sygnał, że nie akceptujemy takiego zachowania. Plotki i oszczerstwa są szeroko rozpowszechnione w naszym społeczeństwie, a ich szkodliwe skutki psychiczne są dobrze udokumentowane w buddyzmie. Zachowania te są postrzegane jako naruszenie prawa do mowy, a jednym z elementów ośmiorakiej ścieżki buddyzmu jest właśnie właściwa mowa. Mówi ona o używaniu naszych słów w sposób uważny, etycznie promując uczciwość, życzliwość i korzystną komunikację. Słowa mogą kształtować naszą rzeczywistość, emocje i wpływać na życie ludzi wokół nas. Kiedy angażujemy się w plotki lub oszczerstwa, często robimy to z powodu negatywnych emocji, takich jak zazdrość, uraza, złość. Emocje te mogą zaburzyć nasz ogląd sytuacji i prowadzić nas do mówienia nieprawdy lub wyolbrzymiania błędów innych. Szkody wyrządzone przez plotki i oszczerstwa są dwojakie. Po pierwsze, szkodzą one osobie, o której mówi się fałszywe lub niemiłe słowa. Mogą zaszkodzić reputacji, wzbudzić emocjonalny niepokój lub nadwyrężyć relacje. Po drugie, szkodzą one osobie obmawiającej. Osoba plotkująca może tworzyć negatywne karmiczne konsekwencje prowadzące do cierpienia. Ponadto utrwala w sobie negatywne emocje, jakie niosą za sobą oszczerstwa. Wybór milczenia w obliczu plotek i oszczerstw jest potężnym sposobem na przerwanie tego cyklu. Jest to akt nieuczestniczenia. Odmowa przyczynienia się do rozprzestrzeniania się szkodliwych słów nie tylko zgodna jest z zasadami prawa słowa, ale także chroni naszą własną karmę i zdrowie emocjonalne. Cisza oferuje nam chwilę pauzy, szansę na zastanowienie się nad naszymi intencjami. Kiedy spotykamy się z plotkami lub oszczerstwami, możemy zadać sobie pytanie, czemu angażujemy się w takie rozmowy. Czy robimy to z zazdrości, aby poczuć się lepszym? To dociekanie może być transformujące, ponieważ przynosi świadomość naszych własnych negatywnych emocji i cierpienia, które powodują. Ponadto, wybierając milczenie, możemy wysłać potężną wiadomość do innych, dając im do zrozumienia, że odmawiamy udziału w szkodliwej komunikacji. Przekazujemy tym samym naszą dezaprobatę do takiego zachowania. Milczenie może zainspirować innych do zastanowienia się dwa razy nad wpływem ich słów. Może nawet zniechęcić ich do kontynuowania negatywnych wypowiedzi. W szerszym sensie, milczenie w obliczu plotek i oszczerstw promuje kulturę życzliwości, szacunku i empatii oraz zachęca nas do spojrzenia poza błędy i niedociągnięcia innych, co pozwala skupić się nam na ich pozytywnych cechach. Nasze zrozumienie i współczucie przyczyniają się do tworzenia bardziej harmonijnej i troskliwej społeczności. Numer 3. Cisza podczas konfliktu. Zawsze milcz podczas konfliktu. Konflikt jest nieuniknioną częścią ludzkich interakcji, ale sposób, w jaki do niego podchodzimy, może znacząco wpłynąć na jego wynik. Buddyzm zachęca nas do wyboru ciszy jako odpowiedzi na konflikt, podkreślając rolę uważności, współczucia i zrozumienia. Konflikty często wynikają z różnic w opiniach, wartościach lub interesach. Mogą prowadzić do gorących kłótni i raniących słów, które wiodą do emocjonalnego cierpienia. W takich momentach cisza pozwala nam się cofnąć, zastanowić i zareagować z mądrością i współczuciem. Cisza w konflikcie nie polega na unikaniu lub tłumieniu naszych uczuć. Chodzi o stworzenie przestrzeni na aktywne słuchanie, empatię i znalezienie rozwiązania. Wybierając ciszę, pozwalamy sobie i innym na wyrażanie siebie bez strachu przed osądem. Ponadto cisza pozwala nam wyłączyć się z cyklu bezmyślnych reakcji. Kiedy reagujemy na konflikt gniewem lub defensywnością, często eskalujemy sytuację trudniejszą do rozwiązania. Cisza przerywa ten cykl, zapewniając przerwę na refleksję.
konflikt jest powszechnym doświadczeniem. Buddyzm zaleca milczenie podczas konfliktów ze względu na jego potencjał w ich rozwiązywaniu. Zagłębmy się więc w mądrość ciszy w konflikcie. Konflikt często wynika z różnic w opiniach, wartościach lub interesach. Gdy te różnice eskalują kłótnie, spory, a nawet fizyczną konfrontację, mogą prowadzić do emocjonalnego cierpienia, szkód w relacjach i negatywnych konsekwencji wszystkich zaangażowanych. Buddyzm uznaje, że konflikty mogą być szczególnym wyzwaniem, ponieważ wzbudzają silne emocje i zaburzają nasz osąd. Cisza podczas konfliktu nie oznacza unikania lub tłumienia naszych uczuć. Zamiast tego jest to celowy wybór, aby stworzyć przestrzeń do aktywnego słuchania, empatii i zrozumienia. Jest to pauza, która pozwala obu stronom na wyrażenie siebie bez strachu przed natychmiastową oceną. W tej przestrzeni możemy uznać nasze własne emocje i reakcje, jak również emocje i reakcje drugiej strony. Cisza w konflikcie służy jako potężne narzędzie do aktywnego słuchania. Jest to umiejętność często pomijana, ale niezbędna w skutecznej komunikacji. Kiedy milczymy, możemy w pełni skupić się na tym, co mówi druga osoba. Możemy usłyszeć jej słowa, zrozumieć jej perspektywę i wczuć się bardziej w jej punkt widzenia. Takie intensywne słuchanie może łagodzić sytuację i utorować drogę do bardziej konstruktywnego dialogu. Ponadto cisza oferuje możliwość autorefleksji. W ogniu konfliktu możemy zostać pochłonięci przez nasze emocje, co utrudnia dostrzeżenie szerszego obrazu sytuacji i wyklucza rozważenie przez nas długoterminowych konsekwencji naszych działań. Wybierając ciszę, dajemy sobie chwilę na zastanowienie się nad podstawowymi przyczynami konfliktu, naszą rolą w konflikcie oraz jego potencjalnymi rozwiązaniami. Innym aspektem jest zapobieganie dalszej eskalacji. Gdy reagujemy na konflikt gniewem, obroną lub kontratakami, często przedłużamy cykl negatywności, co może sprawić, że coraz trudniej będzie znaleźć wspólną płaszczyznę do osiągnięcia rozwiązania. Cisza interweniuje w tym cyklu, oferując pauzę, która zachęca do bardziej wyważonych i rozważnych reakcji. Praktykując ciszę podczas konfliktu, jesteśmy przez nią zachęcani do odłożenia na bok naszej własnej potrzeby, by mieć rację lub wygrać spór. Zamiast tego nadajemy priorytet dobru relacji i szerszemu celowi wzajemnego zrozumienia. Odzwierciedla to buddyjską zasadę nieprzywiązania, która sugeruje, że nasze przywiązanie do egoistycznych pragnień może prowadzić do cierpienia i utrudniać naszą życiową drogę. Moc ciszy w rozwiązywaniu konfliktów jest widoczna w jej zdolności do wspierania empatii, współczucia i kompromisu. Zachęca nas do spojrzenia poza nasze bezpośrednie emocje i rozważenia uczuć i potrzeb drugiej osoby. W ten sposób tworzymy atmosferę, w której obie strony mogą wyrazić swoje zdanie i pracować razem w kierunku znalezienia najlepszego możliwego rozwiązania. Cisza wśród konfliktu jest praktyką głęboko zakorzenioną w buddyjskich zasadach uważności i braku przywiązania. Jest ona potężnym narzędziem, które pozwala nam nawigować konflikty z większą mądrością, empatią i zrozumieniem. Przyjmując tę praktykę, przyczyniamy się do rozwiązywania konfliktów w sposób, który chroni relacje, minimalizuje krzywdę i promuje harmonię. Numer 4. Cisza w obliczu cierpienia. Zawsze milcz, gdy jesteś świadkiem cierpienia. Współczucie leży u podstaw buddyzmu, a ta nauka podkreśla moc ciszy jako środka do wyrażania współczucia i dawania ukojenia tym, którzy cierpią. Gdy dostrzegamy cierpienie innych, naszą natychmiastową reakcją może być zaoferowanie słów pocieszenia lub rady, jednak buddyzm sugeruje, że w wielu przypadkach cisza jest głębsza i bardziej współczująca. Komunikuje naszą obecność, empatię i naszą gotowość do słuchania. Cierpienie jest nieodłączną częścią ludzkiej egzystencji i może przejawiać się w różnych formach, między innymi w bólu fizycznym czy emocjonalnym. Bycie świadkiem cierpienia innych jest powszechnym doświadczeniem w naszym świecie. Czy jest to przyjaciel przechodzący przez trudne rozstanie, członek rodziny zmagający się ze zdrowiem lub nieznajomy, doświadczający jeszcze innych trudności? Często w takich chwilach jesteśmy konfrontowani z bólem i wyzwaniami innych. Naszą naturalną skłonnością w próbie złagodzenia cierpienia, które dostrzegamy, jest oferowanie słowa pocieszenia lub porady. Buddyzm sugeruje, że w wielu przypadkach cisza jest głębszą i bardziej współczującą odpowiedzią.
jest ona zgodna z zasadą właściwej mowy. Wybór milczenia w czasach cierpienia komunikuje naszą obecność i empatię. Przekazuje wiadomość, że jesteśmy tam, aby wspierać i słuchać osoby, która cierpi. Nawet słowa wypowiadane z dobrą intencją mogą czasami nie wyrażać głębi naszego współczucia. Nasze współczucie, w przeciwieństwie do ciszy, tworzy przestrzeń osobie cierpiącej do dzielenia się swoimi emocjami, myślami i doświadczeniami na swój sposób. Oferuje schronienie, w którym może być wysłuchana bez osądzania. W tej przestrzeni ciszy jednostki często znajdują ukojenie i wsparcie. Cisza pokazuje nasz szacunek do autonomii jednostki. Zdolność do radzenia sobie z cierpieniem uznaje, że nie każde cierpienie można złagodzić za pomocą słów lub rad. Czasami najbardziej znaczącym darem, jaki możemy zaoferować, jest nasza obecność i zdolność do głębokiego słuchania. Mądrość w obliczu cierpienia jest głęboko zakorzeniona w buddyjskiej zasadzie współczucia. Nie oznacza to jedynie czucia współczucia do innych. Jest to aktywne pragnienie złagodzenia ich cierpienia. W ciszy oferujemy inną formę współczującej obecności. Jesteśmy po to, by być świadkami cierpienia, oferując dzielenie się nim i zapewnianie bezpiecznej przestrzeni osobom w potrzebie. Należy zauważyć, że cisza nie zawsze jest odpowiedzią i mogą być chwile, kiedy słowa pocieszenia lub wsparcia są odpowiednie. Buddyzm jednak zachęca nas do rozważenia ciszy jako ważnej i wartościowej odpowiedzi na cierpienie innych. Przypomina nam, że czasami najbardziej znaczącym darem, jaki możemy dać, jest nasza cicha obecność, nasze empatyczne słuchanie i nasza gotowość dzielenia się bólem innych w ciszy. W czasach cierpienia zachowaj milczenie. Ta nauka uznaje znaczenie współczucia i troski o siebie. W trudnych czasach zachęca nas do zwrócenia się do wewnątrz i przyjęcia uzdrawiającej mocy ciszy. W naszym życiu wszyscy napotykamy chwile bólu, niepokoju i cierpienia. Niezależnie od tego, czy jest to utrata ukochanej osoby, kryzys osobisty czy emocjonalny. Cierpienie jest nieuniknioną częścią ludzkiego doświadczenia. W tych czasach naszą naturalną reakcją może być szukanie pocieszenia i wsparcia u innych. Buddyzm jednak przypomina nam, że są chwile, w których cisza, szczególnie podczas odczuwania cierpienia, może być głęboko uzdrawiająca. Cisza w czasach naszego cierpienia oferuje nam sanktuarium introspekcji i współczucia do siebie. Zapewnia przestrzeń, w której możemy uznać nasz ból bez osądzania, oferując sobie tę samą życzliwość i empatię, dzięki której jesteśmy w stanie przetwarzać nasze emocje, myśli i doświadczenia, co pozwala nam się uzdrawiać. Ponadto cisza służy jako schronienie przed presją, by przybrać odważną twarz lub wyartykułować nasz ból innym. Podczas gdy dzielenie się naszym cierpieniem z zaufanymi przyjaciółmi lub profesjonalistami może być niezbędne, są chwile, kiedy głębia naszego bólu jest poza słowami. Cisza pozwala nam być z naszym cierpieniem bez potrzeby wyjaśniania. To doświadczenie może być wyzwalające, ponieważ daje nam wolność, by po prostu być z naszym bólem, siedzieć w jego obecności i zaakceptować go jako część naszej obecnej rzeczywistości. W ciszy możemy również połączyć się z naszą wewnętrzną siłą i mądrością. Buddyzm naucza, że cierpienie jest częścią życia i że może być źródłem wzrostu i wglądu w ciszę naszych serc i umysłów. Możemy wtedy odkryć głębokie prawdy o nas samych. Możemy badać nietrwałość wszystkich rzeczy, uznając, że cierpienie, podobnie jak wszystkie doświadczenia, przemija. Możemy również zrozumieć wzajemne powiązania życia, zdając sobie sprawę, że nasze cierpienie nie jest odosobnione, ale jest częścią ludzkiej kondycji. To zrozumienie może być źródłem komfortu i mądrości. Cisza w czasach cierpienia jest praktyką głęboko zakorzenioną w samowspółczuciu, samoopiece i samopoznaniu. Pozwala nam uhonorować nasz ból bez osądzania. Pozwala znaleźć schronienie od presji i połączyć się z naszą wewnętrzną siłą i mądrością. Poprzez przyjęcie tego nauczania tworzymy warunki do uzdrowienia i osobistego rozwoju. Mądrość buddyzmu oferuje nam głębokie zrozumienie transformującej mocy ciszy w czterech kluczowych sytuacjach. Gniew, plotki i oszczerstwa, konflikt oraz bycie świadkiem cierpienia swego i innych. W tych chwilach cisza służy jako źródło świadomego współczucia i rozwoju osobistego. Cisza nie polega na byciu biernym lub obojętnym. Jest to celowy wybór, aby stworzyć przestrzeń do słuchania,
refleksji i reagować z mądrością i empatią. Jest zgodna z zasadami właściwej komunikacji, współczucia i braku przywiązania nakreślonymi w ośmiorakiej ścieżce buddyzmu. Poprzez milczenie w tych czterech sytuacjach umożliwiamy sobie transformację negatywnych emocji, wspierając nasze zrozumienie i świadomość. Chronimy nasze relacje, minimalizujemy zło i przyczyniamy się do bardziej harmonijnego i połączonego świata. Uczymy się bycia obecnym, głębokiego słuchania i przyjmowania uzdrawiającej mocy ciszy. Integrując te nauki z naszą codzienną egzystencją, zbliżamy się do ideałów filozofii buddyzmu, które dążą do złagodzenia cierpienia, kultywowania uważności i przebudzenia do wzajemnego powiązania wszystkich istot. W ten sposób nie tylko znajdujemy rozwiązania życiowych problemów, ale także odkrywamy ścieżkę do wewnętrznego spokoju i oświecenia. Cisza jest niezbędna. Potrzebujemy ciszy tak samo jak powietrza, tak samo jak rośliny potrzebują światła. Jeśli nasze umysły są zatłoczone słowami i myślami, powinniśmy znaleźć przestrzeń na wprowadzenie ciszy. W tych czterech sytuacjach odkrywamy przestrzeń, której potrzebujemy, aby żyć bardziej uważnie, współczująco i autentycznie. Oto pytanie do Ciebie. Jakie zmiany wprowadzisz już dziś, by móc zacząć prowadzić jeszcze bardziej świadome i autentyczne życie? Koniecznie podziel się tym w komentarzu na dole. Udostępnij ten film swoim bliskim oraz rodzinie, jeśli czujesz, że również powinni tego wysłuchać. Dołącz również do naszej grupy na Facebooku, do której link znajdziesz w opisie tego filmu. Do usłyszenia.